Witam, z tej strony Emil. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z Farmy Emila. Dzisiaj zajmiemy się czymś innym niż prace rolnicze i takie rzeczy, ponieważ będziemy budować nową halę, bo robi się u nas za mało miejsca. Tak więc, no jedziemy na miejsce. Mamy zezwolenie na wycięcie paru drzew, dokładnie 4. Więc jedziemy, nie będziemy tu jakoś większego sprzętu używać, tylko weźmiemy sobie panika, załadujemy go drzewem i tyle. Wytniemy drzewa, postawimy halę i to będzie taki krótki odcinek. Ja mało czasu dzisiaj mam, nie mogę zrobić live'ika, nie mogę nic zrobić, więc postanowiłem chwilę nagrać odcinek, jak farma Emila się rozwija. Więc mam nadzieję, że wam się to spodoba. Nowa hala postawiona. Zgasimy go. Będzie stała tutaj. Tutaj mamy już oznaczone drzewa, które są do wycięcia, więc bez zbędnego owijania w bawełnę wytniemy te drzewa. Później musimy wyciąć kołeczki. Uwaga, drzewo leci, pierwsze poleciało. Obetniemy z gałązek. Teraz to, żeby nie poleciało gdzieś na ludzi. O, chyba nie w tą stronę, to on leci w lewą, którą poleciało? Lewo poleciało, no. Wytniemy te 4 drzewka, postawimy wiatę, mam nadzieję, że ją ładnie się uda umiejscowić. Ponieważ już niedługo no będziemy dokupywać sprzętu, cały czas dokupujemy i coraz ciaśniej się robi. Więc potrzebujemy jeszcze jakąś halę na sprzęt leśniczy, może tak myślę, ale to się jeszcze okaże, jak ją dokładnie wykorzystamy. Najważniejsze, że jest miejsce, gdzie ją postawić. No i ostatnie, 4. drzewo. Poleciało. Teraz musimy pociąć na jakieś kawałki w miarę takie rozsądne. Jak to się robiło? O tak. Dobra. A takie dwumetrowe. O. Potniemy na szybko. Właśnie nie ma co nawet odpalać cięższych sprzętów. Ręką sobie to powrzucamy na szybko. Słońce mi świeci w oczy, coś mnie zaczyna razić. Tutaj czuję, że mrużę oczy. Ale mam nadzieję, że wytrzymam. Przyciąłem to do końca? Teraz to potniemy na dwumetrowe kawałki. Dawno nie nagrywałem odcinków, powiem szczerze, ale może to się zmieni niedługo. Mam nadzieję, że to się zmieni. Czas pozwala, jak pozwala, na wieczorem można sobie nagrać. Nagranie odcinku powoduje jeszcze to, że trzeba go obrobić, wrzucić i ten z moim internetem nie zawsze to jest łatwe i proste. Dlatego no więcej live'ów możecie uświadczyć, ale mam nadzieję, że to wam nie przeszkadza. Dlatego ten odcinek będzie krótki, nie pokazujący zbyt wiele z prac rolniczych, tylko jak rozwija się farma Emila, co jest głównym
źródłem zainteresowania na moim kanale, więc pozdrawiam wszystkich. A dzisiaj tak powiem, że pozdrawiam pana Michała z kanału Pan Miś Gaming. Zapraszam do subskrybowania jego kanału. Facet dobrze gra w farminga, ogarnia bez żadnego brandzlowania, więc nie wiem, tu się pogubiłem z tymi kawałkami. Mam nadzieję, że upchamy to do naszego panika. Trzecie drzewo poszło i jeszcze tylko czwarte, ostatnie. Mniej więcej na dwumetrowe kawałeczki. Powinno być ok. Będzie to ładnie wiata się to wiata. To będzie nawet konkretna hala. To nie będzie wiata żadna, będzie zabudowana, ceglana, z dachem, z oświetleniem. Więc powinno to tu ładnie się prezentować. Fajnie się ciasno zrobi trochę. Ja lubię, jak jest ciasno. W sensie na farmie. Oj, dobra. I teraz może sobie podjedziemy tutaj bliżej. Nie będziemy tego rzucać, nosić tak daleko. Otworzymy drzwi. No i załadujemy. Oho. Cztery drzewa. Ciekawe, czy wejdą. Mam nadzieję, że wejdą. Nie możemy pominąć, żeby tutaj burdel nie został, bo inaczej będzie problem z postawieniem. Ładnie to trzeba ułożyć. I jedno drzewko mamy za sobą. I 7 minut. O, można polecieć. Lecimy. Tak się lata na drzewie. Ale szybko wystartował. To już odkryłem kiedyś ten patent, że można, jak się chwyci dobrze, siada się na nim i się leci. Jak na czarodziejskiej różdżce. Wtedy można zobaczyć wszystko z góry. Tak jak widać u nas na farmie. Żniwa. Zebrane baloty. I tutaj w tym miejscu będzie nowa hala. Polataliśmy. To spadamy. No da. Oj, dobra. Nie róbmy bałaganu. Patent na latanie i stawiamy nową wiatę. Nazwa odcinka. Nie ma co się odciągać. Polataliśmy, ale mnie razi słońce. Cholera jasna, nawet nie słońce, bo tu chmury jakieś, ale zaczyna wychodzić słoneczko. Wali prosto w pokój z rana. A jest niedziela rano, nawet nie rano, bo to godzina 11 jest. Ale rzadko gram w niedzielę o 11 rano. Więc jak dla mnie to też nowość. A teraz na szybko porzucamy, bo to już czas goni. Ale to tak naprawdę tyle najwięcej roboty. Później chwilę poustawiamy wiatę halę i to będzie koniec. Zobaczycie, mam nadzieję, że wam się spodoba nowa wiata na mojej farmie. Wiem, że moja farma wam się podoba, więc pomysły, które mam, żeby ją rozwijać. O, ależ dałem ciała. O Boże. No nie. To jest to. Trzeba zapinać pasy.
inaczej robią się takie chocki klocki. Dobra, dlatego weźmiemy, zapniemy. Trochę cofniemy, bo przesunął go. Teraz nam to nie powinno tak latać. Może się uda. Tu tylko o głowy mi leżało, ale dobra. Wanik, powiem szczerze, jest przydatny. No jak się nie zmieści, podjedziemy jeszcze pick-upem. Tak to trzeba robić, bo inaczej nie przycelujesz. O, pięknie. Pięknie. To jest fizyka w farmingu. No ale nie ma co narzekać. Farming chyba teraz jest najlepszą grą rolniczą, bo to wszystko co wychodzi to jest jakaś kaszanka. A farming z roku na rok się rozwija. Więc nie ma co narzekać. LL. I ostatnie drzewko. Już widać, że tam coraz ciaśniej. Chyba tego nie poukładamy już inaczej jak tak. Ale też może być. Albo i nie. Ajajaj, ten jakiś taki długi nam wyszedł. 12 minut, dlatego kończmy to już, bo to nie miało być na temat tego, jak ja układam drewno, chociaż takie odcinki. Też są ciekawe z tego, co wiem na internecie, więc... Jak to się zamyka? Ja to domknę, a to... O, właśnie, jeszcze kołeczki mamy wyciąć, a więc dobra. Ile jeszcze pracy mamy? Będę tego kołka tutaj szalał z nim, tylko go zaniosę do tartaku. Tartak już ma paletę gotową, jest trochę ciszej tu, bo przed nagrywaniem tego odcinka już prawie się nazbierała. Troszkę przyspieszyłem, bo on no jednak głośno trochę pracuje. O, znikło i... Ej. Tak więc drzewa mamy wycięte. Mam nadzieję, że nie zostawiliśmy żadnej gałązki. Jeszcze pojadę i zobaczę. Coś tu jednak leży. Dobra. Tu się pracuje. Do obrobienia. I tak naprawdę już chyba wszystko. Teraz musimy wyciąć trzy pięki, które pozostały po drzewach i możemy stawiać wiatę. Hale. Wiatę. Jeszcze, żebym odcinka tak nie nazwał. Ale czuć ciężar, siedzi mu tył. Zaparkujemy tutaj, gdzie z powrotem niech się stoi. Tym, co ma na pacę, to się zajmiemy później. A teraz weźmiemy sobie jakiś ciągnik. Nie musi być duży, możemy masejka wziąć. Stoi tu w krzakach, biedny, nieużywany. Za często, więc...
Podepniemy sobie to pod przód. Zajmiemy się pieńkami i już no hala za chwilę będzie stała na miejscu. Więc mam nadzieję, że wszystko nam się uda. Tak jak zaplanowałem. No czasami nie chwyta, trzeba tak z góry chyba zawsze. Wtedy... No. Jeżeli nie da się tak, trzeba podjechać z innej strony. Już trochę tych drzew wycięłem w tej grze i wiem, że tak czasami jest, że z pewnej strony to zależy chyba od jakiego kąta zetnie się to drzewo. Wtedy jakoś nie chwyta tego pieńka, ale ogólnie zawsze powinien chwytać. To był jeden, drugi, trzeci i to jest czwarty. Wyłączymy to. Zaparkujemy. Przepraszam. Zaparkujemy i bierzemy się za budowanie wiaty. Hali. Czemu ja mam tą wiatę? To wiata to jest coś takiego zadaszonego. Wiatka o tu, a my budujemy halę. Lizard wariant numer 3. Na szczęście ona jest tania. Ta hala powstanie tutaj. Mniej więcej. Jedyne, na co musimy zwrócić uwagę przy budowaniu, to jest ten krzak, który wychodzi nam praktycznie na wejściu. Ale nie chcemy, żeby on był na wejściu. Więc on musi być trochę tak. Jeżeli to by było tak... To tutaj brama nam wychodzi. Oj, te drzewa sobie postawiłem strasznie. I tak. Dobra. Stawiamy. A może zanim stawimy, to zrobię sobie zapis. Ewentualnie zrobimy cięcie, ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli. Oj, poobracało się już, dobra. Nieważne, zrobimy to jeszcze raz. Stawimy sobie ją ładnie, żeby nam na ten krzak nie wychodziło. Ta hala tak by ładnie tu stała, będzie ładnie prezentować przy wjeździe, przy silosach. Wiem, że to trochę tak chaotycznie, ale to tak trzeba zrobić. To jest jedno podejście praktycznie i trzeba to dobrze wycyrklować, żeby było i miało ręce i nogi. Dobrze. Wydaje mi się, że tak będzie najbardziej odpowiednie. Trochę żebym tak przybliżył. Oj. Brawo, ty! I teraz zobaczmy, jak to wygląda. Jak ta hala wygląda, jak ten mod wygląda.
dobrze jest zrobiony, bo dotyka ziemi. No tutaj niestety drzwi troszkę wyżej. Ale się otwierają na suwanej szynie. Tego nie przeskoczymy, ale trudno. Jest światło. Bardzo ładnie. I teraz zobaczmy jeszcze, czy da się tędy wyjechać w miarę sprawnie. Albo wjechać. Mamy miejsca na ciągniki. Albo na coś takiego. Może cały sprzęt leśniczy tu zwieziemy, żeby nam się nie... A, tu brama się otwiera nawet sprawnie. Tak naprawdę można by ją troszkę przesunąć, ale zaraz zobaczymy. O, otwiera się. Jest ok, mi się wydaje, jest ok. I chyba brakuje nam tu jeszcze tylko jednej rzeczy do postawienia. Pięknego, dużego dębu, który od tej strony osłoni nam, zrobi nam tu ładny widoczek. Pięknie. Tutaj już by była chyba przesada, ale tak naprawdę, no wygląda to ładnie. Mi się podoba, mam nadzieję, że wam też. Przejadę się tamtędy jeszcze, no trochę to nos mam założony taki, że hej. Ale nowy budynek na farmie Emila prezentuje się bardzo ładnie, upiększył ją znowu. Zamkniemy, zgasimy światło. Zastanowimy się, co tu schowamy. Ale wygląda to ładnie. Zrobimy jeszcze fotkę sobie. Żeby było ładnie. Print screen. Pięknie. Teraz posprzątamy i kończymy ten odcinek. 22 minuty, a więc no tak standardowo, do wytrzymania jeszcze. Mam nadzieję, że podoba wam się nowa wiata na farmie Emila. Nie tu pojechałem. Miejsce mam wybrane do tego. Ciasno tu. Oj. Nie ten przycisk. Staw, bo nie chcę tu leży. Trochę wstyd, żeby taki brudny do garażu wracał, więc szybkie płukanie opon i szyby i możemy go odstawić. Błyszczeć też nie musi. Zamykamy i idziemy do domu. To był kolejny odcinek z farmy Emila. Dzisiaj budowaliśmy wiatę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam do zostawienia łapek w górę, subskrybowania, bo takich odcinków będzie we mnie więcej. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!